Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na Wpajęczynie Pytań. Dziś gościem programu Katarzyna Lubiniecka-Różyło, prezeska Dolnośląskiego Kongresu Kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezes Olga Tokarczuk z Nagrodą Nobla 10 grudnia w Sztokholmie odebrała swoją nagrodę. Pani jak oglądała ceremonię wręczenia, to płakała? Trochę płakałam, ale bardziej płakałam, kiedy się dowiedziałam, że dostanie Nobla. Akurat zaparkowałam samochód w centrum miasta i już włączyłam radio i z ostatniej chwili podajemy informację, Olga Tokarczuk jest laureatką Nagrody Nobla z dziedziny literatury. Ja tak wyszłam z samochodu, stanęłam i tak zaczęłam płakać. I taki pan przychodził, ja mówię, nie, spokojnie, nic się nie dzieje, to z radości. I tak strasznie się cieszyłam, bardzo, bo mało jest osób, którym ten Nobel tak się należy jak Olce. Za całokształt jej twórczości i za to, jaką jest kobietą, jakim jest człowiekiem. Fantastyczna, mam przyjemność znać ją osobiście i to jest naprawdę wielka przyjemność i zaszczyt. To jest w ogóle niesamowite dla mnie w tym, co się wydarzyło, w tym, że Olga dostała Nagrodę Nobla, ponieważ zupełnie jest zaprzeczeniem tego kierunku, w którym biegnie świat. Jej sukces jest zaprzeczeniem tego kierunku. Świat jest bardzo materialistyczny. Mamy prezydenta Trumpa, mamy dążenie do wielkich pieniędzy, wielkie koncerny. Ten taki szybki bieg dnia życia poprzez właśnie pracę do zarobienia, do kupowania. I ona reprezentuje świat zupełnie innych wartości. To jest kobieta, która z miejscowości niewielkiej na Opolszczyźnie, wychodząc w świat, całą karierę, całe swoje życie poświęciła wartościom intelektualnym. Wartościom intelektualnym uzupełnionym o taką duchowość. Czyli to są te rzeczy, które ostatnio nam się tak wycofują z tej przestrzeni publicznej. Nie mówimy o nich. A to, co pani mówi, właśnie wpisuje się w te słowa, które padły w trakcie mowy noblowskiej. Coś jest ze światem nie tak, świat umiera, a my tego nawet nie zauważamy? Dokładnie, dokładnie. Wydaje mi się, że to jest właśnie to, że my nie myślimy o tym, jak żyjemy, po co chodzimy do pracy, jak wychowujemy nasze dzieci, jakim mają być ludźmi, jakie wartości mamy przekonać, że często zapominamy, nie zdążymy, ale to jest też tak, że my nawet nie chcemy. My nie chcemy nawet podejmować decyzji. Mam takie wrażenie, że często ludzie, nawet głosując w wyborach politycznych, chcą wybrać kogoś, kto za nich będzie podejmował decyzje. Że ludziom łatwiej się w tej chwili, łatwiej być biernym, łatwiej się poddać, niż podjąć tę próbę takiego intelektualnego podejścia do swojego życia, do tego właśnie, żeby się zastanowić, po co to wszystko, czemu to ma służyć, co jest najważniejsze, że wpadamy w tę taką wirówkę, w ten kołowrotek i on nas potem na końcu wypluwa, a Olga stoi z boku, jest taką obserwatorką tego, doskonale to wszystko widzi i cudownie to opowiada. Prostymi słowami, no, ta mowa noblowska była naprawdę fantastyczna, była czymś takim. Każdy, kto jej nie czytał albo nie słuchał, nie widział, powinien przeczytać albo obejrzeć. Tak, i przyjąć, i zastanowić się. I właśnie, niech się ludzie zastanawiają. To jest coś, co Olga nam mówi, słuchajcie, no pomyślcie trochę, stańcie, zatrzymajcie się, pomyślcie, pójdźcie w stronę zieleni, drzew, ekologii, w stronę tego, co jest ważne, ziemi jako całości, nas, taki wszystkich apel o ludzi. Tak, wydaje mi się, że tak. Nad takim właśnie trochę ich, wydaje mi się, że to też dostrzegła Akademia Noblowska. Przecież ona dostała za przekraczanie granic tak naprawdę tego Nobla i za ten element właśnie intelektualny, ale też ten taki duchowy, za to, za tą jej niesamowitą wyobraźnię, która poprzez ukazywanie nam, budowanie doskonałej postaci, poprzez świetną narrację w swoich książek pokazuje, jest uniwersalna, tak? Mówi nam o tych rzeczach, które nas tak naprawdę dotyczą. Nawet jak czytamy księgi jakubowe, to tam odnajdujemy rzeczy, które i uczucia, i emocje, które są ciągle z nami obecne. A jest pani zaskoczona, że głowa państwa, prezydent Andrzej Duda, pogratulował noblistce tak naprawdę 2 miesiące po tym, jak się dowiedzieliśmy, że otrzyma Nobla, czyli 10 grudnia w dniu wręczenia jej nagrody. Dla mnie to było bardzo wtedy przykre. Na stronie kancelarii prezydenta oficjalny list gratulacyjny. Wcześniej były gratulacje,
za pośrednictwem Twittera. Tak, dla mnie to przykre. Przykre, bo oni tak dużo mówią o tym wspólnocie, o tej dumie polskiej i kiedy jest naprawdę prawdziwy powód do tego, żeby ta wspólnota może się wokół kogoś skupić i naprawdę możemy być dumne i dumni wszyscy razem. No i w tym momencie nie zdają egzaminu. To jest takie małe, to jest tak przykre i żenujące, że naprawdę szkoda komentować. Cudownie powiedziała wczoraj Olga w wywiadzie z Katarzyną Kolendą-Zalewską, że no niestety ona jeszcze nie zdążyła nawet przeczytać tego listu gratulacyjnego, ponieważ ciągle coś się dzieje, ona nie miała od kilku dni okazji otworzyć pocztę i że za dwa dni jak przeczyta, to oczywiście panu prezydentowi odpowie. No pięknie, pięknie i ona to wszystko robi, to tak pięknie wszystko nazywa i tak dosadnie i dokładnie ujmuje, a jednocześnie robi to bez absolutnej agresji. W jej nie ma żadnej agresji, nigdy nie widziałam i nawet w jej książkach nie ma agresji, chociaż opisuje czasami rzeczy smutne i przykre i straszne, ale to wszystko jest takie z takim dystansem i z taką wielką klasą. Myśli pani, że teraz po Noblu dla Tokarczuk częściej będziemy sięgać po książki, nie tylko Olgi. Na pewno, no samo fakt, że jak tylko ogłoszono, że dostała nagrodę Nobla, natychmiast jej książki wszystkie zniknęły z półek. Trzeba było robić do druku. Już się pojawiły z powrotem. Już się pojawiły, bo szybko nadrobili przecież wydawcy, także to jest super, bardzo dobrze. Oczywiście, że tak, na pewno sięgną ludzie po jej książki. W ogóle. Bo z tym czytelnictwem u nas nie jest tak najlepiej. No na pewno, oczywiście, że tak, ale z drugiej strony i też, jeżeli ktoś też tę mowę odpowiednio, wydaje mi się, znajdzie chwilę, i w skupieniu, i w koncentracji. Ona nawet mówi w tej swojej mowie, że ten świat jest tak rozbiegany i ten internet, te wiadomości, ten przepływ całej wiedzy, że nie potrafimy się już skoncentrować. Więc te wszystkie słowa z jej mowy, jeżeli jakby zostaną odpowiednio odebrane i znajdziemy czas i tę koncentrację, żeby się nad tym zastanowić, to dojdziemy do wniosku, że może właśnie warto trochę zwolnić, więc bardziej przeczytać książkę, niż oglądać ten serial, o których ona mówi, że seriale rządzą w tej chwili, prawda? Że no jak najbardziej tutaj w tym kierunku, wydaje mi się, ona tak delikatnie nas, ona nam nie karze, ona nas nie karci, ona nas tak leciutko popycha, tak bardzo delikatnie, z taką czułością nas popycha w kierunku takich prawdziwych wartości, tego, co jest naprawdę ważne i to jest cudowne. Nie? We Wrocławiu powstaje Fundacja Olgi Tokarczuk, która będzie wspierać nie tylko pisarzy, tłumaczy, pracę nad badania nad literaturą, ale także ochronę środowiska między innymi, promocję polskiej kultury w świecie i tej światowej w Polsce. I prawa to będzie kobiet. I prawa kobiet. Właśnie, to będzie, ważne, to będzie tak. Ważna fundacja we Wrocławiu? Na pewno, ponieważ Olga ma taki niesamowity dar, że jak już coś robi, to robi to świetnie. I jeszcze drugi dar, że skupia wokół siebie świetnych ludzi. I ona na pewno będzie pisała swoje książki i na pewno znajdzie tu taką ekipę, która zgodnie z jej wizją i która będzie wyznawała te same właśnie wartości i dla której będzie to ważne, co jest ważne dla Olgi, czyli to nie konsumpcjonizm, nie robienie pieniędzy, ale właśnie to, żebyśmy zastanowili się, pomyśleli, intelektualnie się rozwinęli, duchowo trochę. I na pewno poprowadzą to w jakimś fajnym kierunku, jestem przekonana i jest to duża nadzieja i duża szansa dla Wrocławia i będę trzymała kciuki za powodzenie tej fundacji, wiem, że ona jest tym bardzo przejęta i ja tylko bardzo bym nie chciała, żeby ta fundacja ją za bardzo odciągnęła od jej pracy twórczej, od tego, co ona robi, żeby to po prostu pobiegło sobie swoim torem i żeby ona mogła dalej spokojnie być taka, jaka jest i taka trochę chroniona przed tym światem, bo ona jest bardzo delikatna i wrażliwa. Więc cudownie teraz w ciągu tych ostatnich dni pokazała, że pomimo tej wrażliwości też jest silną kobietą i zdecydowaną i fantastycznie ma zdanie na każdy temat, tak? Wszystko ma przemyślane, wszystko ma poukładane. Więc no po prostu też trochę musimy Olgę ochronić, a fundacja nie kwitnie. Poza Noblem dla Olgi Tokarczuk, to jaki to był rok dla kobiet? Bo to powoli już 2019 odchodzi. Dla kobiet kończy się. Ogólnie na świecie, czy dla kobiet w Polsce? W Polsce. To różnie. No, dla kobiet w Polsce, jeżeli chodzi o sprawy takie oficjalne, administracyjno, urzędowo, rządowo, publiczne,
to niewiele się zmieniło na dobre. Na szczęście nie wprowadzono też dodatkowych, nie wiem, na przykład ograniczeń tego naszego jeszcze zakazu aborcyjnego i innych takich antykobiecych rozwiązań, ale też w żaden sposób nam, kobietom, dalej rząd i państwo nie pomaga w tym, żeby nam było łatwiej, żeby to równouprawnienie rzeczywiście stawało się realne. Wydaje mi się, że był to trochę spokojniejszy rok niż poprzedni, który był rokiem stulecia wywalczenia sobie przez Polki praw wyborczych i kiedy o nas było dosyć głośno, ale bardzo dobry, jeżeli chodzi na przykład o wybory, bo dostało się do parlamentu znowu więcej kobiet niż w poprzednim parlamencie. I takie kobiety naprawdę, które mają zdecydowane, feministyczne poglądy i to dobrze rokuje na przyszłość. A jakie są Pani oczekiwania jako prezeski Dolnośląskiego Kongresu Kobiet na 2020 rok? 2020, no bardzo bym chciała, żeby nagle się stało coś, jakieś oświecenie, może pod wpływem Olgi, jej ducha, a może pod wpływem Unii Europejskiej, żeby nasz rząd zdecydowanie zmienił swoją politykę w stosunku do kobiet na taką bardziej właśnie pozytywną i taką, jaką wyznacza nam Unia Europejska. Żebyśmy wreszcie na przykład zaczęli obserwować działania pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, który nic nie robi od 4 lat. Żeby wreszcie zaczęły być wypracowywane jakieś właśnie rozwiązania takie prokobiece, żeby rząd przestał traktować kobiety jako wrogów i jako takie osoby, które mu tylko szkodzą, żeby rzeczywiście ta być może prokobieca część parlamentu doszła bardziej do głosu i żebyśmy mogły dołączyć do tych kobiet w krajach europejskich, które naprawdę równość mają zdecydowanie wyżej postawioną niż u nas, te rozwiązania takie prorównościowe w życiu codziennym, które nam pomagają żyć, pomagają nam łączyć te role, karierę zawodową z rolą matki i żeby rzeczywiście tutaj zamiast nas hamować i zamiast hamować ten rozwój Polski w kierunku, w którym dąży cywilizowany cały świat, to żeby wreszcie się stało coś takiego, że nam się pomaga, tak? Że tutaj jakieś rozwiązania instytucjonalne są, że są jakieś akcje promujące równość na przykład, że jest edukacja antydyskryminacyjna w szkołach. Już nie mówię o edukacji seksualnej, która jest bardzo potrzebna. Żeby absolutnie nikt nie próbował znowu jeszcze zaostrzać tego zakazu aborcji, który mamy w tej chwili. Chociaż już teraz jadąc do Pana do studia słyszałam właśnie wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka, który już zapowiedział, że skieruje do prokuratury najnowsze taką inicjatywę międzynarodową, która ma pozwolić kobietom ułatwieniu dostępu do przerywania ciąży i do aborcji. I właśnie dzisiaj media o tym poinformowały, że coś takiego będzie się działo, że NGOs z Wielkiej Brytanii tutaj do Polski będzie starał się skierować swoje środki i siły na to, żeby pomóc kobietom, które tutaj w Polsce nie mają możliwości właśnie przerywania ciąży. I już jest odpowiedź Rzecznika Praw Dziecka, że ta inicjatywa zostanie skierowana do prokuratury, co oczywiście nie rokuje najlepiej ani na najbliższe tygodnie, ani na przyszły cały rok. Tyle, Katarzyna Lubiniecka-Różyło. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.